niby porażka, ale tak naprawdę chyba ze swojego występu może być zadowolony. Niekoniecznie, bo trzecia runda tam generalnie troszeczkę gazu zabrakło, bo gotowy byłem na te obalenia na lewą stronę, więc tak naprawdę pierwsze takie mocne trzy rundy zrobiłem od jakiegoś czasu, bo dwa dni temu czy trzy dni temu się dowiedziałem o tej walce, więc tak na jeden trening tylko zrobiliśmy generalnie pod niego. No i tyle. Dzisiaj poznaliśmy tak naprawdę twój styl. Widać było, że w stójce czułeś się bardzo dobrze, ale ten parter też nie jest tobie obcy i było dużo pewności w twoim stylu przede wszystkim. Pierwszy raz się tak bawiłem, w moim przypadku był pierwszy raz miałem zawodnika niższego od siebie, więc tam i cieszę się, że sam czuję, że ta stójka tak poszła troszeczkę do przodu. No wiadomo, nie mam tu w Irlandii za bardzo za zapasiorów. No to widać, czego zabrakło pod koniec, chociaż generalnie no, wywozy się z tych zapasów, ale no tak jak mówię, trzy dni temu ta walka weszła, więc no tylko z tą trzecią rundą lipa jakoś tam wiem, że to balenie, generalnie taki pasywny, bardzo, bardzo zawodnik, ale no czy zadowolony, no to nie patrzę tak na to z tej strony jednak. Jeśli chodzi o miejsce, w którym się biłeś, czyli Dublin i Hala 3 Arena, to jest tak można powiedzieć twój podwójny dom, bo no tak, kibice tutaj wypełnieni po brzegi, tak, przede wszystkim Polacy, a to jednak Irlandia. Tak, tu się cieszę, bo generalnie tu był za mój teraz właśnie Konrad, przyjaciel z klubu wychodzi, więc tak jakby nakręciłem na imprezę, mówi ode mnie z klubu walce, a tu zebraliśmy ekipę znajomych, nawet dwa dni temu się sami dowiedzieli, że przyjeżdżałem też na moją walkę, nie? Także no mega debiut w KSW. No co, prawdopodobnie w grudniu zawalczę tutaj znowu w Dublinie, takie są plany, bo takie były, a że wpadło KSW, no to też tak mi... No tak wyszło, więc dobrze wyszło chyba, prawda? Czy na mnie nie mi też oceniać, nie? A kolejna walka w KSW, bo mówicie, że będziesz walczył w Dublinie teraz. Znaczy, no tam generalnie takie plany były na te CRC, grudzień, no a patrzyliśmy, że co, bo jakiś czas temu miałem mieć debiut i też mi tam zawodnik wypadł gdzieś 10 minut przed walką, taki nie fart, że tam mu dysk wyskoczył na Catering Championships tu właśnie w Dublinie i no i tak patrzyliśmy, co wpadnie, to bierzemy, a że wpadł KSW, to wzięliśmy. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję. Dzięki bardzo.